Parę dni temu na Battlefield 1 City znowu pojawiło się coś bardzo ciekawego. Możemy zagrać M1903 Springfield w wersji piechoty, który był przez niektórych graczy pożądany od początku gry, a także karabin snajperski w klasie medyka. Jesteście ciekawi, o co chodzi? Wszystkiego dowiecie się w materiale. Jestem Jochu i zapraszam do oglądania. No dobrze, na początku musimy wyposażyć M1903 w wersji eksperymentalnej, a następnie zmienić tryb ognia, po czym zobaczymy dosyć ładną animację, po której otrzymujemy broń w wersji piechoty, która zawiera 5 naboi w magazynku. Jest to bardzo fajna sprawa z racji, że część graczy od początku gry domagała się dodania przez twórców tego właśnie wariantu Springfielda. Sam się cieszę, bo M1903 to świetna broń, a w wersji piechoty będzie jeszcze bardziej użyteczna na bliski dystans. Na początku mówiłem również o karabinie snajperskim dla medyka, a o co dokładnie chodzi? Karabin generała Liu również dostał zmianę trybu ognia na ten, który występuje m.in. w karabinach snajperskich, co tworzy go bronią w medyku, która na pewnym dystansie zabija jednym strzałem. Ciekawe jest to, że Liu miał być właśnie pierwotnie karabinem z takim trybem ognia, jednak konstruktorzy zrezygnowali z tego pomysłu na rzecz karabinu samopowtarzalnego. Szczerze powiem wam, że taka opcja jest bardzo fajna. Snajperka w medyku, ponadto szybkostrzelna, to jest to, co może być świetne dla takich graczy jak ja, którzy lubią grać takim typem broni. Szybsze strzelanie przy całkiem dobrym magazynku będzie skutkowało tym, że jeśli broń zostanie dodana do normalnej gry, to będzie wybierana przez całkiem dużą część graczy z racji, że szybko się będzie nabijała nią kile i będzie stworzona do agresywnej gry. Podsumowując, dostajemy tryb ognia i animacje, które pozwalają nam uzyskać M1903 piechoty oraz karabin generała Liu snajperski. I są to bronie, które mogą mocno namieszać, oczywiście pozytywnie. To tyle w tym materiale. Piszcie mi, co sądzicie o tych nowych broniach. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami w Battlefieldzie. Ja jestem Jochu, do zobaczenia. Cześć!